keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Cześć, witajcie, ja jestem Huda, to jest kolejny odcinek z GTA Vice City. I teraz wczytuję przy was, żeby nie było żadnych błędów. Trochę odcinka nie było, więc co my dzisiaj mamy zrobić? Zaraz się pewnie dowiem, mamy telefon i misję K, tak więc zrobimy telefon i misję K. Ale najpierw misję K. Ogólnie jak wygląda nasz... Aha, nie mamy żadnej broni, tak więc... misja K w grze jest tylko jedna, więc bez problemu... A, jeszcze jest to coś dziwnego, ale tamtego nie chcę robić. Jest tylko jedna i wiem, o co w niej chodzi. Tak więc za chwilę zobaczycie, o co tu chodzi. Znaczy, najpierw muszę się do niej przygotować, tylko że... muszę sobie załatwić jakiś lepiej jeżdżący pojazd, bo tym trochę ciężko się manewruje ogólnie. No właśnie. Dobra, tu może na parkingu coś będzie, bo chcę po pierwsze skoczyć po snajperkę, bo zresztą w telefonie chyba też się przyda snajperka. Więc dzisiaj będzie odcinek ze snajperką. I nie tylko. Ale snajperka to priorytet. Czyli, że jedziemy na wyspę Diaza, gdzie się jedzie tamtędy. Zaopatrzymy się we wszystko, co potrzeba, czyli tam jest chyba tylko snajperka. Ewentualnie jakaś kamizelka kuloodporna mogłaby się przydać, bo ona jednak może nam trochę ułatwić sprawę oczywiście, bo będzie strzelanina, tyle wam mogę zdradzić. A zaraz, to jest sklep z narzędziami. W sklepie z bronią można chyba kupić kamizelkę, czy się mylę? Chyba można. Ej, ale kurde, nie mam żadnej broni, nie? Czyli tak czy siak trzeba poskoczyć do sklepu z bronią, bo nie mam nic, a broń mi się, wszelkiego rodzaju broń mi się przyda, bo samą snajperką może być naprawdę ciężko. Dobrze, teraz nie wjechałem w policję. Okej. Snajpereczka, z tego co pamiętamy, była w labiryncie. Okej, więc szybko udajmy się do labiryntu po snajperkę. Tak, gdzie ona dokładnie była? Tu bodajże, no nie? Tu, nie tu? Nie tu. Ej, snajpereczko moja kochana, gdzie jesteś? Nie widzę jej. Fuck, nie widzę snajperki. A już myślałem, że spadłem gdzieś z wyższej wysokości, ale no nie. Gdzie ta snajperka? Tak serio się pytam. Bo jej nagle nie widzę. Oj. Nie podoba mi się to. Bo bez snajperki będę się męczył. A ja nie chcę tego przegrać w pierwszym cholera podejściu. Znaczy, chcę to wygrać w pierwszym podejściu oczywiście, no nie. Tu chyba będzie tajne przejście potem jakieś też, nie? Być może. Dobra. Nie no, serio, nie ma snajperki. Serio. To gdzie ja mogę jeszcze zdobyć snajperkę? Bo ja nie wiem. Ja nie mogę. Mógłbym zdobyć broń od... chyba, że w sklepie z bronią. Mógłbym teoretycznie też zdobyć broń od tych ludzi Diaza, zabijając ich, ale... boję się, że oni mogą mnie wszyscy naraz zaatakować, jakbym zaatakował jednego. Więc wolę nie ryzykować, tak więc udajmy się po prostu do tego sklepu z bronią na mapie. Są oznaczenia na mapie? Nie ma oznaczeń na mapie tutaj. A najbliższy sklep z bronią jest... chwila, jak wyłączyć legendę? Powiedzcie mi najpierw, L chyba. Dobra, najbliższy... co jest co? Sklep z bronią gdzieś w pobliżu misji K. Nie ma takiego. Dobra, więc udamy się... no tam. Mam inne wyjście? No nie mam. Oj, czy ten mój samochód stąd wyjedzie? Musi stąd wyjechać. Nie wiem, czy zrobię wam teraz cięcie? Chyba wam zrobię teraz cięcie w tym momencie. I zobaczymy się, jak będę pod sklepem z bronią. Okej, zbliżamy się już do sklepu z bronią. Mam nadzieję, że tam będzie to, co chcę. Że fuck, policja. I dobrze. A jedna gwiazdka, damy radę im uciec, no nie? Mam nadzieję, że w środku ich nie będzie. Nie? O. Ej, tu chyba jeszcze nie byłem. Tak mi się wydaje. Więc dobra, sklep z bronią jest... gdzieś tam. To jest ogólnie galeria handlowa jakby. No to jest sklep z narzędziami, gdzie dostanę... tylko takie rzeczy, to nie. Czegoś takiego nie chcemy. Chcemy broń i tak jest, tu jest kamizelka. Trochę kasy mamy, więc tak. Jak coś kupić? Wciśnij prawy shift lub lewy shift, aby kupić, albo enter lub F, aby wyjść. No dobra, weźmiemy sobie pistolet na pewno, trochę amunicji tam ma. Weźmiemy sobie Uzi,
no, trochę więcej amunicji nawet. Strzelbę jedną. O, snajperka jest. Snajperki to weźmiemy dużo amunicji. A snajperka jest też droga. Granaty. A, raz możemy wziąć się. Uzbroimy już na maksa. No i kamizelkę mogę tylko raz wziąć, więc no dobra. Granatów mamy 8. Dobra. Powinno starczyć wszystkiego. Enterem się wychodzi, nie escape'em. Okej. Okay. Nie będziemy robić tutaj rozróby. Policja już mnie oczywiście nie goni. Jedziemy do misji K i myślę, że teraz też dobre będzie cięcie. Chyba coś ciekawego zdarzy się po drodze, to oczywiście wam pokażę. Ale tak ogólnie to te podróże mogą być nudne i myślę, że będę je po prostu wycinał. Okej, okay, zbliżamy się już do misji K, która jest w klubie Malibu. Oczywiście. Widzę co jeszcze? Przydało się zaopatrzyć jakiś nowy pojazd, bo wiem, że będziemy gdzieś musieli chyba w miarę szybko dojechać. To będzie taka pseudo-czasówka. Coś w tym stylu chyba, więc to będzie w miarę szybkie. Chyba. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby było niezliczone, żeby mi się nic nie zapaliło po drodze, no nie. O to mi właśnie chodzi, więc sobie zaparkujmy tutaj ładnie i możemy iść już po misję. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Alright, Mush, I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the bugle master? He's got your boy Lugs. Word is your mate tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah! Alright, alright. In plain English. Keep your bonnet on. They caught him across town to the junkyard. Bloody hell, you nutter! Więc lecimy pomóc Lensowi, którego ostatnio zabiłem, ale on jakimś cudem z martwych wstał. I czeka na naszą pomoc, został złapany przez Diaza, ach to zły Diaz. Myślę, że Diazowi też będzie trzeba dać nauczkę, ale najpierw trzeba oczywiście uratować naszego przyjaciela Lensa. Jak on się nazywał? Nie, to Varsity to jest Tommy. Lens Vance. Oczywiście, jak mogłem zapomnieć, więc lecimy szybko przez wyspę Diaza. Dobrze, nam nie zamkną drogi. Te bramy są... No dobra, już widziałem, że one są składane, okej. Nie czepiam się już. Na wysypisku jest Lens, jeśli dobrze pamiętam, więc na wysypisko się udamy. Oczywiście mamy tutaj życie Lensa po prawej, czyli to jest tak jakby nasz czas, w jakim mamy tam dotrzeć. No okej, okay. Mam nadzieję, że to wysypisko nie jest gdzieś daleko. Pamiętam, że kiedyś zrobiłem to misję chyba za pierwszym razem bez większych problemów, więc teraz też powinno być na luzie, zwłaszcza, że teraz jestem starszy, a no wiecie, nie mogłem stracić tego skilla, nie? Właśnie. O, jest już wysypisko. I do czego? Nie tutaj. Dobra. I replay. I do czego była mi potrzebna snajperka? Do tego, żeby zdjąć tych oto panów stojących przy wejściu. Ła, ręka mi się trzęsie. Kurde. Dobra, jeden, drugi, nawet się nie kapują, o co chodzi. I policja mnie już goni. Dobra, szybko podbiegnijmy bliżej. Bo tam jeszcze jeden został, którego nie trafiłem prawdopodobnie. Dokładnie. Nie mogę go trafić, nie... No kurde, traf go Tommy, błagam cię. O matko. To będzie słabe. Ile ja naboi zużyję na jednego gościa? No, w końcu. Udało się. Dobra, to zaopatrzmy się w jakieś Uzi. Bo tu już snajperka raczej nie będzie potrzebna. Życia na razie nie straciliśmy. Oj. No ale kamizelkę już straciliśmy. Więc dobra. Broń jakąś od nich by się przydało zebrać, oczywiście. Kasy też, kasy nigdy za mało, zwłaszcza, że trochę na to uzbrojenie wydaliśmy, no nie? Amunicję chyba od nich dostaję, nie? Czy coś w tym stylu? Kurde, nie ładuj teraz Tommy. Fuck. Fuck, moja kamizelka się kończy. Mam nadzieję, że dużo ich nie jest jeszcze. Gdzie oni są? Skąd strzelają? Skąd do mnie strzelacie, moi koledzy, kochani? Stanu gdzieś. Snajperka prawdopodobnie się przyda. Widzę go. Już go nie ma? Okej, okay. To jest ich broń, no nie? Aha, to jest naładowane. W ten sposób. Dobra, to Uzi. Z Uzi się szybciej biega i jeszcze ma dość sporo amunicji. Czemu R nie można ładować? No i do Uzi mi amunicja dochodzi. Dobra.
od nich. Gdzie? Skąd? Tu? Okej. Okay. Żebym Lensa przypadkiem teraz nie zastrzelił, no nie? Lens. My careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Okej, okay, zmywamy się, Lens. Nie zgaduję, że będą nas gonić. Bo to by... nie był... to nie może być aż takie... Lens! Fuck, Lens! Ogarnij się, człowieku. Spadajmy stąd, więc... poszło łatwo. No ja myślałem, że ogólnie, że będzie trudniej. Zapamiętałem tę misję jako trochę trudniejsza. Ale trochę jednak tu było. Myślałem, że ich mniej tu było. O. No oczywiście. Ludzie Diaza siedzą ci na ogonie. Miałem mówić już ludzie Lensa. No kurde! Co oni ze mną teraz robią? Patrzcie, what the fuck? To jest po mnie. Ja to przegrałem w tym momencie. Lens, wysiadamy. Lens, fuck! W tym momencie przegrać. Zniszczyli mnie po prostu, zniszczyli mnie. Nie, dobra. Szybka powtórka, widzimy się jak już wszystkich pozabijam. Jak będziemy już uciekać. Z Lensem. Dobra, jadę, ale wiecie co? Zapomniałem się uzbroić. I czarno to widzę naprawdę. Myślę, że jeszcze raz będziemy się powtarzać, ale może jakimś cudem się uda? Zobaczymy. No nie, zginąłem! Ostatni gość mi został. Nie! Okej, Lens wsiadł. I możemy się stąd zmywać. Niezła rzeź tu była. Znowu podejście bez broni. Serio bez broni. To się jakoś da zrobić. Kurde. Nie, nie, nie mówcie, że teraz wy. No nie, nie, nie. Tak nie będzie, panowie. O, da się tam przejechać? Uff, znalazłem inną drogę wyjścia stąd. Mam nadzieję. Jest. Uciekłem, znaczy no, znalazłem inną drogę wyjazdu. Dobrze, teraz już ta ucieczka nie jest na czas, mogę sobie jechać jak chcę, trochę ich wykiwałem. Na farcie tam wjechałem, bo mnie zepchnął po prostu i dlatego tak to fajnie wyszło. Mam nadzieję, że mnie zgubili całkowicie i już za mną nie jadą. Chociaż to jest komputer. Oni mogą wszystko. Dobra, tędy sobie przejedźmy. O, gwiazdka. Tylko, że policja mnie już nie goni, niestety. O, broń jakaś. O, ciekawa. Wiecie co, sobie ją wezmę, bo tu nigdy nic nie wiadomo, wszystko się może przydać. Lens, wsiadaj szybko. Do tyłu, dobra, niech będzie, nie ma czasu. Gdzie ja cię tam mam zawieźć? Jak ja mam stąd wyjechać? Tędy. Bodajże, okej. Okay. Znaleźliśmy się w końcu na normalnej drodze i w końcu się udało przejść tą misję za trzecim razem. No, powiem wam, że to... no to była łatwa misja. Pierwszy raz udałem się zaskoczyć tym ludziom Diaza, ja nie wiedziałem, że oni tak we mnie masowo wjadą, nie? Drugi raz, no ostatni gość mnie zabił, byłem bez uzbrojenia. Trzecim razem też raz byłem bez uzbrojenia, ale to jakoś dało radę to ogarnąć. No i na farcie właściwie wjechałem w inną drogę i mi się udało uciec, ale mogłoby być też źle, mogłoby się źle skończyć, jakby mnie nie zepchnęli tam po prostu. Ale dobra, misja załatwiona i teraz na luzie telefon. Mam nadzieję, że misja z telefonem będzie łatwa. Ale przed telefonem też się zaopatrzymy w snajperkę i w ogóle w całe uzbrojenie, bo wolę nie ryzykować. Sukces, misja zaliczona. O, i tu jest sklep z bronią od razu. No to się zaopatrzymy. Pojawiła nam się misja D, ale jej w dzisiejszym odcinku nie będziemy robić, to sobie zostawimy na kolejny odcinek. A teraz, o, już 6000... Brak towaru? Brak towaru? Brak towaru? Brak towaru? Kamizelka. O, matko. Jedyne, co mogłem kupić, to kamizelka, nie? Dobra, odbierz mi telefon jeszcze. Tomasz, it's Cortez. Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. Them hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries, and they call me a thief, huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tell me I need you, alright? I hate the damn French. Mhm, dobra, teraz Cortez coś od nas chce i pojawiła nam się kolejna misja C. Myślałem, że misja C już
Ukończyliśmy, ale jeszcze jednak nie. Ale my teraz chcemy zrobić sobie telefon. Ale oczywiście jeszcze będziemy musieli jechać do sklepu z bronią w mieście numer 1, ponieważ w drugim nic nie mogliśmy kupić. Niestety. Tak, ale na szczęście będziemy mieli to blisko. Bo tu zaraz po przejechaniu przez ten most powinien być sklep z bronią, tak mi się wydaje. O, już jest, już go widać na mapce. A, to będzie tam gdzie byliśmy wcześniej. Więc okej, bez problemu sobie damy radę. I wiecie co, ja się zaopatrzę w tą broń, bo teraz tutaj będę robił kółeczko sobie. Ta droga jest taka kręta, muszę tam zakręcić, więc zobaczymy się, jak już będę przy misji z telefonem. Dobra, zbliżamy się do misji z telefonem już. No i przy okazji w tym centrum handlowym odkryłem coś takiego jak jedzenie. I oczywiście sobie zjadłem, co uzupełniło mi życie, bo miałem tylko 48 życia i zrobiło mi się 100. Czyli że pięknie. Dobra, tu jest misja z telefonem. Okej, i zobaczymy, co pan od telefonu dla nas ma. Polowanie. European gang plans to hit a bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a color, but they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Okej, więc mamy go zabić na czas? O nie, nienawidzę misji na czas. Okej, mamy motorek, dostaliśmy. What? O co, come on. To jest... O, a dostaliśmy snajperkę nawet tej misji. Ciekawe, coś jeszcze. I jedną broń, no dobra. W każdym razie. Gdzie ktoś jest? Czyli, że najlepiej będzie oczywiście wykorzystać snajperkę, no nie? Gdzie nasza ofiara? Tak serio się pytam. Tam? Okej. Więc załatwiony pierwszy. Dobra, może tak nie będzie tak tragicznie z tym czasem. Zależy jeszcze jak daleko od siebie będą oddalone nasze ofiary. Bo już widzę, że tamten jest trochę dalej. Spójrzmy na mapę, bo to chyba wtedy nam czas nie leci. On jest... A, tu z drugiej strony zaraz gdzieś. On jedzie, czy... Nie, on się porusza, czy się nie porusza, bo ja tego nie wiem za bardzo teraz. Tak. On się prawdopodobnie porusza. No dobra. Nie spieszę się, bo mam trochę czasu. Albo i się nie porusza. Zaraz to ogarniemy, poczekajcie chwilę. Nie chcę gościa wystraszyć jak coś, bo on się nie rusza. Więc prawdopodobnie zacznie uciekać. Więc chcę go zgarnąć, wiecie, ze snajperki, trochę z dalszej odległości. Tu jest policjant, akurat. To będzie słabe. To jest ten typ? Nie, to jest gdzieś dalej. Gdzie on kurde jest? Tam? Czyżby? Dobra, mogłem wyjechać jednak tamtym wyjazdem. Spokojnie. Spokojnie, on gdzieś tu będzie. Ja to wiem. Ja to czuję. Gdzie on kurde jest? Dobra, może by jednak po prostu spróbujemy go gonić. Chyba, że jeszcze mnie nie zauważy. No. A, on siedzi w pojeździe. Nawet. Jest w środku? Okej. Więc jeszcze jeden. O, teraz dwóch. Naraz, czyżby? 6 minut jeszcze zostało. Spokojnie damy, myślę, że radę. Ile mam ich zabić? Nie mam pojęcia. Trzech? Czterech? Pięciu? Myślę, że pięciu to jest maksimum. Minimum trzech. Znaczy, trzy punkty. Takie wiecie, do których mam się udać. Bo tutaj jest dwóch naraz. Mogą być tymi ostatnimi. Prawdopodobnie mogą być tymi ostatnimi. Więc zajdźmy sobie ich z tej strony. Tak, żeby ich zobaczyć. Chwila. Już ich widzę. Chociaż dwóch naraz, to jeden się może gdzieś tam przesiąść, no nie? No, mogę myślę, że bliżej podjechać. Myślę, że nie zacznę uciekać.
Jest, dobra, zabijmy najpierw kierowcę. I zabiliśmy drugiego, tak? O, zauważyli mnie. On ucieka. No jednak nie, jednak umarł. Jednak umarł. Bez głowy wysiadł z samochodu i umarł, nie? Czajcie co? Fajnie. Dobra, tak więc goni nas policja. Ale spokojnie, nie damy rady jeszcze kolejny. Czy ostatni? Czy nie ostatni? Zobaczymy. Nie wiem, naprawdę, pewnie było w nic gdzieś powiedziane, ilu mam ich zabić. Ale ja oczywiście nie zwróciłem na to uwagi i teraz, nie wiem, źle może sobie rozłożę czas, może ich będzie 10 i ja nie zdążę. Tak pewnie będzie, ale zobaczymy. Dobra. Gdzie jest następny? Gdzieś tam, na wyspie, tak? Mhm. A, wiem. On będzie na łodzi. Widzę go stąd? O fuck, policjant. O fuck. Nie złapiesz mnie! Muszę najpierw uciec z cholernej policji. Jak z jej uciec? Mogę się przemalować? Mogę gdzieś gwiazdkę zdobyć? Cokolwiek? To... O, już mnie nie gonią. Okej. Okay. Ta policja. Trochę mi tu popsuli plany. Ale dobra, jeszcze raz zajedźmy go. Mam nadzieję, że to będzie ostatni, bo mi... A dobra, 4 minuty jeszcze, więc spokojnie mogę dać radę jeszcze zabić kilku. Nawet jeśli ze 3 mogę jeszcze zabić. Licząc z tym. Tak, nie trafić. No, za trzecim razem dało się go trafić. Jeszcze jeden. Charlie Dilson. Pierwszy raz czytałem chyba nazwisko. Wszystkich. Wow, ale go wystrzeliło. I goni mnie policja za przejechanie pieszego. Nienawidzę. O, dobra, już mnie nie gonią. Czyli okej. Piąty, tak? Czyli bądź ostatnim, proszę, bo ja już nie chcę się w to bawić. Okej, nie lubię czasówek, ale na szczęście ta jest taka lightowa w miarę. No, zaraz zobaczymy, jak z tym typem... Myślę, że lepiej będzie go zajechać od tej strony. Jakby chciał uciekać. Bo ci, co są w pojazdach, naprawdę mogą uciekać. Bo ten z łodzi nie mógł uciec, ten z tego billboardu raczej też nie, bo co by zrobił? Skoczyłby i się by zabił, więc... O kurde, ten nawet jedzie już. Zauważył cię. Ach. No to z ostatnim się... Nie wiem, czy z ostatnim. Mam nadzieję, że z ostatnim trochę się połowim. On jest na motorze, tak? Ulala. O, tak, skręcaj. To najlepsze będzie. Dobra, trochę go podgonić i wtedy szybko powinno go zabić. Bo na motorze jest łatwo gościa zabić. Mam... Tak myślę. Ginżesz. No, ostatni. Czyli dobrze, myślałem, 5. No, takie maksimum myślę, że w GTA więcej nie... Rzadko się zdarza więcej jakichś serii takich. Dobra. Tak więc to by było na tyle? Chyba tak. Nie chcę wam już dłużej przedłużać odcinka dojazdem do zapisu. Ja sobie już sam na spokojnie do tego zapisu dojadę. Zapiszę, no i my już zobaczymy się dopiero w kolejnym odcinku, gdzie dokonamy zemsty na Diazie oczywiście. Wiem, że czekacie na ten moment. Też lubię go zabijać. Chyba, że go nie zabijemy. Może się nie uda. Któż to wie? Może to on zabije nas i to będzie koniec gry. Któż to wie, co się tam wydarzy. Tak więc dzięki za uwagę. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.